Bo Prawo i Sprawiedliwość miało własną uchwałę w sprawie uznania Rosji za państwo terrorystyczne. I tam nie było ani słowa o tej katastrofie smoleńskiej. I kiedy Macierewicz zgłosił tą poprawkę, to oni już moim zdaniem nie mieli wyjścia, no bo jak nie uznać tej katastrofy. A zobacz, to jest sprytnie napisane. Przecież to to znaczy... jest oficjalna linia Prawa i Sprawiedliwości. No, że tam był zamach. I przecież Jarosław Kaczyński przybił swój stempel na jednym z partyjnych konwentyklów i później na, w, w swoim takim publicznym wystąpieniu powiedział, że wszystko wskazuje na to, że, że tam był zamach. Więc tutaj, no, gdyby tego nie wpisali, to Macierewicz zacząłby się awanturować wewnątrz partii, a tam chyba następuje powoli takie wyciszanie Macierewicza. To jest zresztą to, co Państwo. Zapis, ten zapis jest trochę echem dyskusji w Parlamencie Europejskim, gdzie Rosja została uznana za kraj sponsorujący terroryzm i PIS też próbował wprowadzić taką poprawkę dotyczącą bezpośredniej odpowiedzialności Rosji za, za katastrofę w Smoleńsku. Skończyło się rozmyciem tego zapisu, chodzi, chodzi o zwrot wraku zapisany w tym dokumencie. Też kompletnie, mówiąc zupełnie szczerze, bez znaczenia. Podobnie jak ta uchwała, która nie miałaby żadnego innego skutku, poza pokazaniem, że polska klasa polityczna jest akurat w tej kwestii zgodna, ale okazało się, że zgodna nie jest. Dlatego, jak państwo słyszeli, pod adresem Antoniego Macierewicza poszedł atak, że to on rozwija jedność tej no, na co dzień bardzo skłóconej władzy i bardzo skłóconej opozycji. I rzeczywiście ta poprawka po prostu wywaliła w powietrze cały... Kompromis w tak fundamentalnej sprawie jak relacje z Rosją po wybuchu Słuchaj, wojny w Ukrainie. Na, na pewno jest to z korzyścią dla Rosji to, co Antoni Macierewicz zrobił. I ja zawsze jak Tomasz Piątek przekonuje, że Macierewicz jest ruskim agentem, pisze... Tak, tak krzyczeli, na, słyszeli państwo, krzyczeli tam Zapisuje dziesiątki stron w swoich książkach właśnie tego typu tezami, to ja podchodzę do tego z takim dużym sceptycyzmem i z takim powątpiewaniem. A teraz się zaczęłam zastanawiać po tej awanturze. Co tak naprawdę chciał Macierewicz osiągnąć? Chciał, żebyśmy znów w stanie wyjątkowym o nim mówili, drodzy państwo. Ale PiS wygasza już temat y, smoleński. A on tylko przypomniał, bo tak naprawdę nie ma się czym chwalić. Ani wraku nie odzyskali, ani nie udowodnili zamachu. No przecież to były kluczowe kwestie w kampanii w 2015 roku, jak Prawo i Sprawiedliwość dochodziło do władzy. Y, I oni nie zrobili w tej sprawie nic. Więc już naprawdę ciszej nad tymi trumnami. I to by było z korzyścią dla PiSu i myślę, że dla, też dla tych ich wyborców. Tymczasem Macierewicz wyskakuje. Ja myślę, że on ciągle się nie może pogodzić z tym, że tak naprawdę Prawo i Sprawiedliwość i Kaczyński powoli go żegna. Spokojnie. To nie koniec. Całości możesz posłuchać w aplikacji Onet Audio. Do usłyszenia.